Dzień dobry, z tej strony Ensane i dzisiaj sobie zerkniemy na nową postać, która nadchodzi do Valoranta. Jest to Reyna. Wiem, że troszeczkę późno jestem spóźniony z tym filmikiem, ale nie było mnie w domu w ten weekend, więc było mi ciężko to jakkolwiek nagrać, ale teraz jak wróciłem, to od razu się biorę za nagranie, bo ponieważ postać jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Jeżeli film się spodoba, oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji. I przejdźmy bez zbędnego gadania do obejrzenia tego, co zaprezentowało nam Riot Games. To nasi wrogowie? Pójdzie jak po maśle. Daj mi swoje serce! Zadrżał ze strachu! Więcej, więcej! Ślepnijcie. Wszyscy martwi, a ja wciąż głodny. Prawdopodobnie większość z was widziała już ten gameplay, chciałem go pokazać jeszcze raz, ponieważ no, z samego gameplayu naprawdę mało widać i naprawdę mało można zrozumieć, ale mam rozpiskę wszystkich umiejętności, mam parę wypowiedzi ludzi z Riotu, więc dokładnie wam wytłumaczę, jak ta postać działa, na tyle oczywiście, na ile informacji posiadamy obecnie. Więc przejdźmy na razie do opisu jej umiejętności w ogóle, żeby zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. To zaczynając od umiejętności pasywnej, na której Reyna się tak naprawdę będzie opierała, czyli to będzie taki grunt budujący całą ludzką postać. Umiejętność pasywna, wyeliminowani wrogowie zostawiają kule po swojej śmierci, które Reyna może zbierać. I teraz te kule pozostawione, one są zostawione gdzieś na około 5 sekund, czyli jak kogoś zabijemy, ta kula jest przez 5 sekund na ziemi pod nim, nad tym trupem zabitym i możemy ją podnieść przez te 5 sekund, ona później znika. Czyli to będzie postać, która jest oparta stricte na zabijaniu. Jak nie zabijemy nic Reyną, to ta postać będzie kompletnie bezużyteczna. A dlaczego? Zaraz wam pokażę. Ku Reyny. Zabranie kuli uzdrawia Reynę do maksymalnego zdrowia przez 3 sekundy. Uzdrowienie do maksymalnego zdrowia i z tego co widziałem, to też można zrobić overheala, czyli nie tylko do 100 zdrowia, ale też można mieć 50 pancerza, czyli możemy się uleczyć tak naprawdę do 150, z tego co widziałem. E. Zebranie kuli sprawia, że Reyna jest niewrażliwa na obrażenia przez krótki czas. W połączeniu z umiejętnością specjalną sprawia, że Reyna staje się niewidzialna. I tutaj brzmi to bardzo mocno, ale od razu wyjaśniam, że jeżeli mamy tą niewrażliwość Reyny, to nie możemy też nią strzelać, czyli pokażę wam tutaj na gameplayu, bo tutaj ta niewrażliwość jest. Tylko znajdźmy. O, w tym momencie. Te E Reyny, zobaczcie. Mamy tutaj, tylko zapauzujmy. Zabijamy Cyphera, wypada z niego kulka od razu. I z tej, ta kulka jak wypada, Reyna ją zabiera, używając umiejętności E. W tym momencie jest niewrażliwa, mamy tutaj pasek sobie, w tym miejscu mamy pasek, czyli mamy ten czas niewrażliwości i nie możemy nic robić, nie możemy atakować. Czyli możemy kogoś zabić, użyć niewrażliwości i uciec, taki entry fragger. O, i postać uciekła, dopiero po ucieczce może strzelać. Czyli podczas tej niewrażliwości nie możemy strzelać, to jest bardzo, bardzo ważne. C Reyny to jest Reyna wypuszcza kulę w wyznaczone miejsce, które oślepia przeciwników. I to jest jedyna umiejętność Reyny spośród całego jej kitu, spośród wszystkich umiejętności, które może użyć bez użycia, bez wykorzystania kul, które wypadają z wrogów. Czyli jeżeli nikogo nie zabijemy w danej rundzie i asysty się nie liczą, musimy zabić. Jeżeli nikogo nie zabijemy w danej rundzie, będziemy mogli użyć tylko tego flasha. I ten flash tutaj też jest na filmiku. Wygląda on... to jest te oko Saurona po prawej. No jest podobne do oka Saurona. Jak to oko Saurona jest postawione, to prawdopodobnie każdy, kto patrzy się w jego kierunku, jest oślepiony. Teraz nie wiadomo, czy się patrzy, czy można się odwrócić. No jest tutaj dużo niewiadomych. Z tego, co widzimy na filmiku, to te osoby wskakujące, Jet i obie te osoby są oślepione przez to, że było oko. Jest też pytanie, czy można zniszczyć to oko. I jeszcze tutaj mówiąc ogólnie, są tutaj te dwie kulki, które wypadają z wrogów. Jak widzicie, idzie z nich pasek, przez co one znikną po tym czasie. A umiejętność specjalna, zwiększenie szybkostrzelności, zmniejsza rozrzut i czas przeładowania, resetuje się po każdej eliminacji. Czyli jak odpalimy sobie ulta, to mamy większą szybkostrzelność, mniejszy rozrzut i szybciej przeładowujemy przez tam, dajmy na to, nie wiem, strzelę 7 sekund. I jeżeli na przykład minie 5 sekund, kogoś zabijemy, to znowu mamy 7 sekund. Czyli jeżeli nikogo nie zabijemy, to umiejętność się kończy i włącza, ale jeżeli zabijemy kogokolwiek, to się resetuje i mamy znowu 7 sekund. Jak ktoś z was grał w Star Wars Battlefront 2, te stare,
to tam jak się grało Jediami, to nie mieli mieczy świetlne, jak zabiliście, to też wam dodawało do tego paska miecza świetlnego, przez co nie umieraliście po czasie. Była taka mechanika, nie wiem, czy ktoś kojarzy, to tam zostawcie komentarz, chętnie polajkuję, bo naprawdę gierka była świetna, ale dobra, bo już się rozgadałem na inny temat. No to tutaj Reyna tak samo działa, że macie ulta, używacie tego ulta, mija na przykład 5 sekund i jak kogoś zabijecie, to znowu macie 7 sekund tego ulta. I tutaj ten ult też jest generalnie zaprezentowany, to znaczy go tak widać, tak średnio. O, w tym momencie jest użyty ult i w lewym dolnym rogu macie pasek, ile wam ulta zostało. Widzicie, ten pasek się zmniejsza i po zabiciu wskoczył na maksa. Znowu się zmniejsza i zaraz zabije Jet. Mamy tutaj flesza. O, i znowu ten pasek wszedł na maksa, zmniejsza się i pasek wszedł na maksa. Czyli generalnie Reyna to będzie postać po prostu genialna dla osób, które lubią grę, dla entry fragerów. To w ogóle jest przepiękna postać dla entry fragerów. Naprawdę bardzo dużo osób będzie nią grało. Tylko jest problem taki, że jeżeli nie zabijecie, to jesteście useless, bo nie możecie użyć ani Q, jak nie zabijecie, ani nie możecie użyć E. Możecie tylko użyć tego flesza, nie możecie użyć ulta, nic. Ale jeżeli na przykład jesteście wcelowani agresywnie, chcecie zrobić entry fraga, zabijecie pierwszą osobę, używacie później tej niewrażliwości, uciekacie od wrogów i możecie sobie uciec. Czyli jeżeli przeciwnik was zabije, to nie ma kompletnie, w sensie jak wy zabijecie przeciwnika, to przeciwnicy nie mają kompletnie jak stradeować tego fraga. Czyli jeżeli ich teammate umrze, to nie mają kompletnie jak się za to zemścić, jak odbić tego fraga, żeby było 4-4 i po jeden frag każda drużyna bierze. Więc dlatego ta postać pod tym względem jest akurat bardzo, bardzo dobra. I generalnie Rioterzy się też wypowiedzieli na ten temat, mam tutaj artykuł. Chodzi o to, że tutaj Morello pisał, że Reyna jest taką postacią, która powinna brać dużo fragów i każdy jakby, to jest taka postać, która naprawdę może roz, jakby tak, no jakby to powiedzieć, że naprawdę może zabłysnąć, zabrakło mi słowa, ale jeżeli nie zabijecie tej pierwszej osoby, to dupa, no po prostu musicie się jakby, jak taka kulka śnieżna zjeżdżająca z górki, która się cały czas powiększa z każdym fragiem, to musicie właśnie tak zabijać, bo inaczej będziecie kompletnie bezużyteczni dla drużyny. I teraz pytanie, czy będzie w ogóle postać grana w progierkach? Ja jestem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tej postaci na progierki. Na pewno na solo queue będzie, jak się gra samo, będzie super. Ale zobaczymy, kto będzie w progierkach. Ja już tam mam parę wyobrażeń, jak można je użyć. Ona jest idealna na entry fragera, więc może będzie grane jako entry fragger, tylko pytanie, czy jest na przykład to tego warte, bo zamiast tego możemy mieć jakieś tam smoki, możemy mieć jakieś tam flash, jakieś tam utility. I pytanie, czy ta możliwość zrobienia entry fraga, jeżeli się uda, i na przykład ucieczki, jest warta tego, aby zamienić tą postać na przykład zamiast Cyphera, czy zamiast jakiejś innej postaci, która robi podobną robotę. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest po prostu taka lepsza Jet. Szczerze, taka lepsza wersja Jet i no zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Tutaj jeszcze Morello właśnie napisał, że postać ma naprawdę ogromny potencjał, żeby, tak jak mówiłem, żeby rozbrzmieć w tej całej gierce, żeby pokazać się, żeby coś jak taka Katarina z LoL'a, że możecie naprawdę się nieźle rozkręcić, ale jeżeli nie zabijecie, jeżeli nie będziecie mieli tego killa, to będzie napisane: if she doesn't kill, though she's bad, like near you. Oj, przepraszam, kliknąłem przez przypadek. She's bad, like near useless. Czyli będziecie naprawdę zależni od tego, czy zabijecie. Nie zabijecie, dupa, przegrywacie i koniec. Czyli Reyna będzie postacią taką bardzo, bardzo ciężką do opanowania, naprawdę. Będzie trzeba dużo umiejętności mieć, ale potencjał, jeżeli chodzi o potencjał tej postaci, jest przeogromny potencjał, naprawdę. Potencjał jest i postać będzie na 100% będzie jedną z najprzyjemniejszych do gry. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli chodzi o grę, nie musicie żadnych taktyk znać, żadnych smoków, żadnych flashy, nic, a i tak możecie być bardzo przydatni dla drużyny, bo możecie grać jako ten typowy entry fragger. Macie też szansę przeżyć, tylko no wiadomo, zobaczymy, jak będzie w praktyce. Z gameplayu postać wydaje się naprawdę, naprawdę ciekawa i nie mogę się doczekać, aż zagram nią. Prawdopodobnie pierwsza gierka też będzie na YouTubie i będzie na streamie,
Więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Troszeczkę się rozgadałem, ale nie było mnie na tym komputerze przez 2 dni. Po prostu aż tliło się we mnie, żeby opowiedzieć o tej postaci, bo naprawdę wygląda ciekawie. Mam nadzieję, że miło się wam oglądało, że przyjemnie. Dziękuję wam za oglądanie. Przepraszam, że tak późno, ale no, robię co mogę. Życzę wam miłego dnia i cześć!